Cześć, witajcie. Dawno mnie nie było, można powiedzieć proza życia. Wzięła się praca, zacząłem się znowu uczyć programowania, żeby coś więcej umieć kolejnych rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Klienci nie płacą, mimo że zrobiłem, bo nie mają bo kryzys na rynku i, i, i wiecie, Azus muszę 2000 co miesiąc płacić, więc... Więc generalnie trochę dziwnych spraw na głowie jest, różnych niefajnych, więc niestety prowadzenie kanału zajmuje jednak masę czasu. Przez pierwszy rok prowadziłem ten kanał praktycznie nie pracując, więc tutaj no, miałem po prostu oszczędzone pieniądze. Teraz już tych pieniędzy nie ma oszczędzonych, więc trzeba pracować, więc nie jest tak łatwo coś nagrywać, zebrać się za to i myśleć o tym i gdzieś to w głowie jakoś zorganizować, no ale jestem. No i drugi powód, dlaczego mnie nie było, to jest też temat. To jest też temat, który mówiłem, że poruszę. I to jest temat tego lekarza, doktora, który, który tutaj jest na kanale. I słuchajcie, no, chciałem jego mm, chciałem opisać mniej więcej, co on, do czego on doszedł, i tak dalej. I zacząłem słuchać tych tu nagrań. I tak naprawdę, jedyne co to się trochę załamałem, bo mm, wiecie. Ten człowiek, tutaj ten pan, tak, Jerry Marziński, zaczął pracować w szpitalu psychiatrycznym i zaczął rozmawiać z schizofrenikami o tym, co te głosy mówią. No i tak jak już wspominałem na no, poprzednim nagraniu, jeśli nie oglądałeś, to obejrzy, doszedł do pewnych dziwnych wniosków, że to są autentycznie jakieś dziwne duchy, demony i inne tego typu sprawy. I on nie doszedł do tego na podstawie Biblii, nie doszedł do tego na podstawie tych rzeczy, o których ja biblijnych mówię, tylko doszedł do tego na podstawie doświadczeń i obserwacji. Nie? I to mnie przeraziło, to mnie po prostu tak zasmuciło z jednej strony, tak po prostu doszedłem do wniosku, że wychowywałem się w świecie dosłownie masakrycznym w sensie. Gdzie nie ma, bardzo mało, bardzo trudno o szczerego człowieka, nie? Trudno o człowieka, który naprawdę, lekarza, który naprawdę z sercem do kogoś podejdzie i tak dalej, i tak dalej. On poszedł, podszedł sercem do tych pacjentów, tak? Zaczął słuchać, co te głosy mówią, zaczął się nad tym zastanawiać, zaczął to analizować i tak dalej. I doszedł do, po prostu do takich wniosków, jak ja tu na kanale doszłem, tak? Ja tu na kanale doszłem do takich wniosków na podstawie akceptacji tego, co jest w Biblii, a on doszedł na podstawie yy, takich swoich obserwacji, nie? Po prostu, nie? I to jest dla mnie tak niesamowite po prostu, tak przedziwne, że się tak naprawdę trochę tak załamałem. Stwierdziłem, że... Stwierdziłem, że to jest po prostu jakiś absurd, nie? To jest jakiś absurd. Podobnie jest na przykład z teorią ewolucji. Wszędzie na uczą ewolucji i tak dalej, jak się naprawdę zaczyna się zastanawiać, zaczyna doszukiwać, dlaczego co co, co ewoluuje, jest nie tak, albo co ewoluuje, jest tak, gdzie ona tam, to dochodzi na to, że wszystko jest tam tak naprawdę na aksjomach, na założeniach po prostu zrobione. A nie na, na jakichś faktach, ani na niczym, nie? To jest tylko teoria. Jak przekrzykujecie masa ludzi w, w, w przypadku schizofrenii, przekrzykujecie masa lekarzy, które mają nad to, bo nie władzę cię zamknąć w szpitalu, yy, przy, przyćmić z tabletkami i tak dalej. I ty chory przecież jesteś, czy tam kogoś bliskiego w ten sam sposób się może potraktować. Przekrzykują cię, a ty mówisz, to jest coś innego, nie? Yy, I tak dalej. No i tu mam tego człowieka, że Rzemiezyńskiego, który właśnie. Yy, też doszedł do wniosku, że to jest coś innego, tylko na podstawie tego, że był po prostu takim, no, że tak powiem, chciał być szczerym lekarzem do tych pacjentów, nie? Więc to mnie tak po prostu gdzieś załamało wewnętrznie, troszkę przyznam szczerze. Gdzieś mnie to wewnętrznie załamało, bo myślałem, że ludzie są naprawdę bardziej szczerzy, bardziej tacy uczciwi, bardziej pomocni i tak dalej. No bo wiadomo, że psychiatra, który poszedł w drogę tego rygo Marzyńskiego, musiałby. No, tak naprawdę, przełamać się przeciwko całej swojej nauce, którą dotychczas miał, całej swojej wiedzy, tej pysze, którą zdobył jako psychiatra, i tak dalej, Musiałby się przełamać. No, no, nie spotkałem takich ludzi po prostu. Nie spotkałem, nie? Okej, okay, przesłuchałem kilka tych filmów, więc zaraz o nich opowiem, co tam było. W każdym razie, jeśli chciałbyś posłuchać takich tych filmów tutaj a, i nie znasz angielskiego, no, będzie trochę ciężko, bo. ale da się też. W sensie trzeba kliknąć tutaj napisy, tak? I tu, klikając ustawienia, e, napisy automatyczne tłumaczenie. I to nie będzie doskonałe tłumaczenie, i tak dalej, ale i coś tam, jakiś kontekst można e, wyłapać, nie? E, z tego, więc to jest to. Mm. Ok. Ok, ale zatem wracając do tematu, jakie są zatem jego takie wnioski? Ja sobie, Słuchajcie, wypisałem po prostu z takimi hasłami. Co ta schizofrenia jest, i skąd te, te głosy, i tak dalej. On to nazywa entitis, czyli jakieś osobowości, które są po to, żeby niszczyć człowieka. Ten lekarz nie wierzy, ten lekarz jako sam nie, nie, nie do końca wierzy w Boga. On akurat ma taką teorię. Dziwię się, dlaczego ma taką teorię dalej, ale może kiedyś zacznie mieć potrzebę, gdzie indziej. Ma taką teorię. Ten lekarz ma taką teorię, że to są jakieś po prostu duchy, osobowości, które są przeciwko człowiekowi, a człowiek jest stworzony z natury dobry. gdzieś próbowałem, mówię, oglądałem dużo jego nagrań, gdzieś próbowałem wyłapać, co on o tym myśli, kim jest człowiek i tak dalej. No, teoria biblijna jest trochę inna, że człowiek hmm, rodzi się grzeszny po prostu i się musi nawrócić i, i tak dalej. Więc tutaj mamy troszkę inaczej z tym lekarzem, nie? ale. Samo sama obserwacja tych głosów demonów no jest bardzo, tak naprawdę, naprawdę, praktycznie podobna. Po prostu, nie? I tak, to co on zauważył. Te głosy są silniejsze, jeśli są ignorowane. Są głośniejsze, silniejsze, jeśli są ignorowane, więc y, powiedzenie takie, żeby ignorować te głosy, nie do końca coś dawało. Bardziej y, on proponował, żeby się przeciwstawiać tym głosom. Jeżeli głos coś powie, y, to się temu przeciwstawia, tak? To, to, to po prostu. Od... Powiedz po prostu na, na, na to coś, na to prawdę, bo te głosy najczęściej kłamią, są totalnie autodestrukcyjne. Potrafią człowieka wpędzić w totalną jakąś taką izolację, autodestrukcyzm i tak dalej, ale najczęściej one są po prostu kłamstwem. One są zwyczajnym kłamstwem. Eee, te głosy znają. sprzyjają w, w, w zachowaniu, tak? Ciągle sprzyjają sabotowaniu, sabotowaniu siebie. Te głosy nie pozwalają osiągać sukcesu. Nigdzie izolują osobę. Są konkurencyjne dla, dla innych osób. Tak? Szukają atencji. Po prostu, jeżeli słyszysz, masz takie problemy właśnie ze schizofrenią i tak dalej, i zaczniesz się czymś innym zajmować, to te głosy będą chciały Twojej atencji jednak. Toczą wojny po prostu o uwagę Twoją. Toczą wojnę o Twoją uwagę. Jak nazwał, stosują metody typu gaslighting na, na ofiarach, nie? No i potrafią, jak już, jak już mają emocje zorganizowane, jak już mają Twoje emocje, tym delikatnymi najpierw głosami, potem silniejszymi, potem tym, co nazywamy nieświadomość, jak już mają Twoje emocje opanowane, to potrafią manipulować percepcją i postrzeganiem. Wtedy tak. Rzeczywiście, są, są, są jakieś takie rzeczy w naszych emocjach, i tak dalej, że nasza percepcja i postrzeganie się niszczy, i to na przykład widzimy przy, przy tym, na przykład jak długo nie śpimy, albo też dokładnie te same rzeczy z nami się dzieją, gdy jakaś fizyczna osoba, w postaci człowieka, kogoś gnębi i okłamuje w kółko, i tak dalej. I też nasza percepcja po prostu się ogranicza też nasza percepcja się ogranicza i to nie znaczy, że taka osoba jest chora na schizofrenię, tylko taka osoba jest totalnie zgłębiona. I tak samo tutaj, jeżeli ta osoba słyszy takie głosy, tylko one nie są od fizycznej osoby, ale słyszy je coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej po dołujące, też może się ta osoba zaczynać zachowywać w coraz bardziej, za przepraszam, rozwalony sposób. Coraz mniej komunikować się, coraz bardziej być zamknięta, coraz bardziej być ostrożna, lękliwa i tak dalej. Więc to prowadzi do przeróżnych rzeczy. No i w ten sposób demony zaczynają też manipulować wprost, wprost percepcją naszego organizmu, percepcją ciała. Tak? I potrafią wpływać w ten sposób na nasze ciało, niestety. Co one jeszcze robią? Podsycają paranoję. Jeśli jest jakaś myśl paranoiczna, to one z miłą chęcią idą w tą paranoję, jeszcze bardziej podsycając. Eee, zauważył też, że mają dostęp do pamięci Sejszewczynika. Tutaj nie wiem jak jest, bo wiem, że wielu tam pastorów słyszałem, że one nie mogą pamiętać, one nie mają dostępu do Twojego mózgu, do Twoich myśli itd. Ale no, ja z tego co wiem, to mogą Cię obserwować przez całe życie, więc mają na pewno dostęp do, do tego, co Ty widziałeś przez całe życie, więc na pewno mogą podcytać to. Pamiętają, co Ci powiedziały poprzednio i tak dalej, więc mogą podcytać to, jakby wiedzę o, o Twojej pamięci, nie? Zauważył też, że przywołują bardzo często wszelakie zgniłe rzeczy jakieś grzechy, niegrzechy, jakieś inne tego typu rzeczy przywołują po prostu. Wszystko, co może człowieka zdołować, pojawiają się, gdy ktoś umiera jako duch. Często wtedy się pojawiają. Gdy jesteśmy przy obecni przy śmierci kogoś, czy ktoś umarł i tak dalej, wtedy jest taka opcja, że bardzo szybko się pojawi wokół ciebie jakiś głos, myśl, czy ta nieświadomość i tak dalej, która będzie sugerowała, że, że to ta osoba jest dalej z Tobą obecna. Takie delikatne głosy: Jestem tutaj, nie umarłem, nie, i tak dalej. To jest bardzo częsta metoda wchodzenia tych problemów demonicznych do naszego życia. Mówią też często, żeby nie mówić o tym nikomu, bo jak o tym komuś powiesz, to będziesz uznawany za chorego, za psychicznego itd. i tak dalej. I tak naprawdę z tym też się spotkałem, że bardzo dużo ludzi czasami gdzieś słyszało jakieś głosy, no ale nie, nie uwierzyło, nie, nie powiedziało tego nikomu, bo gdyby zaczęli mówić coś takiego dalej, no to by mogli być uznani za, za, za chory psychicznie itd., Ale bardzo dużo ludzi słyszało. W swoim życiu różne głosy, tylko o tym nie mówią po prostu, nie? Chowają to. Hmm, dopiero jak się gdzieś tam pogada, to też mówią, no ja też tak miałem, ja też to coś takiego. Tak, co? Nie, no wtedy się zaczyna, nie. Eee, problem tych, co wylądowali właśnie z zagwiązami schizofrenicznymi i tak dalej, jest taki, że no raczej to będzie szczerzy ludzie, którzy no, ciężko im się inaczej odnaleźć. No i też, jak słyszeli coś takiego, to szli za tymi głosami, nie? Po prostu. Eee... Ok. E, oprócz tego tej manipulacji percepcją, postrzeganiem, potrafią też, e, m, mówię, że spowodować uczucie ciężkości, takie bez powodu, spowodować uczucie zmiany emocji, takie bez powodu, itd., tak więc to często jest w ten sposób postrzegane, właśnie jako, jako działanie tych głod, tych, tych, tych demonów, nie? E, Okej, okay, dalej. No, i tak mówię, takie na podsumowanie, głosy są jak obuzy, prześladowcy, ścigają ofiarę, bo jest łatwym cerem, a mózg jest odbiorcą, nie? To są takie cechy tych głosów. No i te głosy też bardzo często przeszkadzają w snach, doprowadzają do tego, że osoba przestaje spać, bo wtedy mają łatwiejszy dostęp do tej osoby. No tak, ale jak sobie z nimi radzić według tego lekarza? No naprawdę, słuchajcie, to co już mówiłem o tej gumce na ale teraz powiem. Powtórzę. Co ciekawe rzeczy on mówił, bo mówił, wiecie, jak jeden pacjent do niego przyszedł i mówi, że przy psalmie 23, czytanie tego psalmu 23, te głosy ucichły. Tak zaczął sproponować pacjentom, żeby się nauczyli tego psalmu 23 i nauczyć go na pamięć po prostu, bo te głosy rzeczywiście wtedy ucichają. Ale co ważne, co on też powiedział, powiedział, że żeby dawać, że tak powiem, dawać opór tym głosom. Po prostu nie zostawiać słów rzuconych, jak na przykład słyszysz jakieś kłamstwo tych głosów, nie wiem, jesteś beznadziejny, to już nie, nie, jestem beznadziejny. Da się ciebie zastąpić kimś innym, to już nie, nie da się mnie zastąpić kimś innym i tak dalej, nie? Ważne, żeby wiedzieć kim jesteś, tak? I ważne też, żeby się nie identyfikować. co jest niestety okropne w naszych tutaj u nas u lekarzy i tak dalej, bo oni często mówią, że te głosy pochodzą z Twojej głowy i to jest Twój głos, i to jest Twoja nieświadoma myśl, gdzieś tam yy, zakamuflowana jakaś inna agresja czy coś i tak dalej. To analizuje się w ten sposób drąży, to wszystko i tak dalej. Podczas gdy, no nie, no nie, jeśli przychodzi demon, demon coś mówi, a Ty myślisz, że to jest Twoja jakaś zakamuflowana agresja, wtedy już po prostu idziesz, dołożysz po prostu na totalny dno jako człowiek, nie? Tak mniej więcej działa psychoanalizm, gdzie pod tymi głosami się kryją wszelakie dziwne, po prostu twoje nieświadome myśli. Podczas gdy tutaj, zarówno ten lekarz, jak i no, ta chrześcijańska perspektywa mówi o tym, że to są demony, po prostu I, i to nie są często twoje myśli. Te myśli nie muszą być żywe. Po prostu, jeśli ty słyszysz jakąś myśl, a ty za nią nie pójdziesz, to nie znaczy, że ta myśl jest żywa. Po prostu nie, nie, nie dajesz tej myśli żyć. Nie daje jeszcze myśli żyć, więc nie trzeba tym myślom dawać żyć. No, nie, nie, nie. To jest bardzo błędna teologia dawać tym myślom żyć. Raczej on sugerował się temu, ten lekarz mówił, żeby się przeciwstawiać tym słowom. I to też mówi Biblia. Biblia mówi, żeby zadać każdemu słowu rzuconemu przeciwko Tobie kłam. Tak? Czyli po prostu, czy to mówić w modlitwie, czy to, to po prostu no, no, odpierać to. tak? I to też, żeby było żywe to odparcie, jeśli ktoś wobec Ciebie. Atakujecie słowem, i to słowo jest kłamliwe, no to złam to słowo po prostu, nie? I, i to też zauważyłem ostatnio w swoim życiu, po prostu miałem takich wiele słów. Ja akurat nie do końca tych głosów miałem, co od ludzi niektórych. E, miałem takich dużo słów rzuconych, To po prostu przyjmowałem jak masło, nie? Mm. Ale tak stwierdziłem, kurczę: no, Biblia mówi o tym, żeby zadać kłam każdemu słowu rzuconym przeciwko Tobie. Ten lekarz mówi, żeby się temu przeciwstawić. Zaczęłam się temu przeciwstawiać i, i, i widzę poprawy w związku z tym. Mm, takie w różnych tam aspektach życia. No i na co ten lekarz bardzo też zwrócił uwagę na świadomość tego, kim jesteś. Nie jesteś tym głosem. Po prostu. Słyszysz te głosy? Okej. Okay. Są one? Okej. Okay. Ale ty nim nie jesteś po prostu. To jest takie najgorsze, co można wpaść, identyfikować się z tym. Nie jesteś tymi rzeczami, tak? Nie jesteś tymi demonami. Tymi osobowościami nie jesteś po prostu. Um, to jest bardzo ważne, bo jeśli z czymkolwiek takim pójdziesz do psychiatry, um, no to tam jest, wiecie, mowa, że każda myśl należy do ciebie, jesteś z nią związany. To co możemy ci zrobić, to możemy dać ci tabletki, które powodują to, że tam się coś wyrówna i, i nie będzie takich złych myśli. Jesteś tak przez takiego psychiatry rozumiany jako czysto fizyczna, czysto materia, czysta materia, tak? Tymczasem tu mamy do czynienia z duchowością. Tymczasem tu mamy do czynienia z duchowością. Yy, toksyczne yy, leki, tak, które wprowadzają nierównowagę chemiczną mózgu, nie pomagają na duchowość. O lekarz też mówi w kółko, yy, też to powtarza: nie są w stanie pomóc na, na duchowość. Jak to ładnie nazwał, szczekają nie na to drzewo. Po prostu, nie? Hmm. Szczekać na drzewo to jest wtedy, kiedy wiecie, psy kogoś goni, jakiegoś, nie wiem, kota czy coś, kot przed na drzewo i pies czeka na drzewo, nie? E, no, no i te leki szczekają nie na to drzewo, co trzeba, bo szczekają na materię, tak? A powinny szczekać na duchowość, po prostu. E, niestety te leki nie mają tej mocy szczekania na duchowość. Hmm. Zwyczajnie. Jak się wyciszymy lekami w postaci materii, to nie jest w stanie, można widzieć jakieś poprawy. Nie znaczy, że to wszystko zniknęło. To wszystko jest, tylko istnieje. Tylko tak naprawdę jeszcze się przy okazji uzależnia od jakiegoś leku. Tutaj jest też bardzo ciekawa sprawa a propos uzależnienia od leków. To czytałam akurat w innej książce. W jednej takiej książce po prostu jak ja to szok dla mnie, nie? Jak DSM? DSM to są i IC, ICM i tak dalej, to są to takie diagnozy psychiatryczne, nie? Co jest daną chorobą, co nie, i tak dalej. Ale przepraszam, to chyba na innym wykładzie było. Eee, I i co, jest daną, co jest chorobą, a co nie jest chorobą? To jest taki, wiecie, problem, czy to jest chorobą, czy to jest chorobą i tak dalej. No i jak zaczęli wprowadzać te leki psychiatryczne? No, już wiedzieli, że te leki psychiatryczne są uzależniające. Dlatego są uzależniające, no bo wiecie, mamy taki etap przystosowawczy, i mamy potem etap, kiedy nie da się z nich wyjść, po prostu trzeba je zrzucać pod kontrolę lekarza. Czego to są objawy? Jakbyś miał, zażywał codziennie narkotyki, tak, i, i wiedział, że nie możesz przerwać, bo będziesz miał jakiś etap odstawieńczy, to masz dokładnie tak samo z lekami, nie? Masz po prostu etap odstawieńczy, nie? I tuż jak się już zaczęli orientować, że te leki tak działają, bo są uzależniające zwyczajnie, nie? Trzeba było to jakoś przeformułować słownie, żeby ludzie nie brali tego jako, że to jest uzależnienie, te leki. E, więc zrobili naprawdę myk, bo w pewnym momencie w DSM-ie, czyli w tej amerykańskiej klasyfikacji chorób psychicznych, zmieniła się definicja uzależnienia. Do pewnego momentu mm, uzależnienie to było wtedy, kiedy było jest uzależnione od tak jak każdy rozumie. Ale od pewnego momentu do definicji uzależnienia zostało dodane coś takiego, że uzależniony ma chęci, czy tam musi, zażywać tej substancji uzależniającej coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No w, tych, w przypadku tych leków, które ci tak naprawdę robią z ciebie takie półwarzywko i tak dalej, no to nie masz tej chęci zażywania tego leku coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, więc w związku z tym nie przy większości z tych leków, tak, neuroleptyków nie, nie ma zapisane, że są uzależniające. Jest to zapisane w zupełnie inny sposób, nie nazwane jako uzależniające, choć działa to identycznie tak samo, ale nie jest to nazwane jako uzależniające, jest to jedynie nazwane, że po prostu można tylko tam pod kontrolą lekarza z tego schodzić, nie, nie wolno tego przerwać i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego nie wolno tego przerwać? Bo masz coś takiego jak delirium tremens i po prostu inne tego typu objawy po przerwaniu danego leku. Po prostu nagle organizm funkcjonuje pod wpływem jakiegoś totalnego chemicznego środka, nauczył się już funkcjonować, bo tam jest etap przystosowawczy tych leków, 2-3 miesiące itd. i tak dalej, nauczył się funkcjonować, i nagle schodzić z tych leków. I teraz musisz że się organizm nauczyć funkcjonować bez tego tam przytumiającego środka. No to i, i masz po prostu etap odstawieńczy, nagle twój mózg wariuje, nie wie co się dzieje, nie? Więc to jest też taka uwaga, żeby nie schodzić z tych leków samemu, jak się już się, długo na nich jest. W sensie no, z, albo jakoś powoli, i tak dalej, albo po prostu schodzenie z leków trzeba brać pod uwagę, że to jest schodzenie z uzależnienia, i to czasami bardzo ciężkiego po prostu. W ja każdym razie wiązając do tych głosów. Słuchajcie, ten <grym> Marzyński no, naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, bo naprawdę e, zobaczył to, że m, ludziom, którzy idą w kierunku Jezusa się poprawia, ludziom, którzy chodzą na spotkanie tam w, sz w szpitalu z pastorami się poprawia. W tym najgorszym przypadkom się nie poprawia, ale oni nie chodzili na te spotkania. Zaczął z nimi się pytać, co, co się dzieje, że oni chodzą na te spotkania, to zresztą to, że te głosy mówią, Mówią, że jednak nie, że, że, że tam jest bardzo źle u tego pastora, i tak dalej. Są przeciwne temu, więc te głosy będą przeciwne temu, żebyś szedł w stronę chrześcijaństwa. Zaczę takie rzeczy zauważać po prostu, nie Mówię, Sam się jeszcze nie nawrócił, ale mam nadzieję, że kiedyś nawróci. No, więc naprawdę, mówię, dla mnie to jest szok, że po prostu można dojść do tych wniosków. Po prostu, będąc szczerym i, i będąc naprawdę, jakoś tam naprawdę z chęcią pomocy, nie? Po prostu, no, no wie, że jako nie ma kariery, po prostu w szpitalach już raczej ten człowiek, nie? Ani nigdzie jako lekarz stracił, czy tak powiem, pewnie, nie wiem dokładnie, jak on tam, co, co, co tam u niego, nie? Ale generalnie, jako tak, w tym takim głównym nurcie nie ma kariery, więc musiał stracić pewną karierę. A... No, ale poza tym poza tym robi kawał dobrej roboty. Ja z kolei ostatnio dochodzę, że muszę bardziej się przyjąć, przyjrzeć właśnie treściom o modlitwach uwolnienia i tak dalej. Bo ja sobie jakoś poradziłem z tymi większościami rzeczami, które mi miałem problematyczne, po prostu dawając opór. Nie? To jest jedna z metod. Bibiny, która mówi: Daj opór złemu, a od ciebie, ciebie odejdzie, daj opór diabła, a od ciebie odejdzie, więc to jest jedno, ale wiem też, że są te modlitwy uwolnienia i, i, i są te naprawdę modlitwy i jest moc Jezusa, po prostu też, nie, e, która uwalnia, e, więc to też działa. więc Ostatnio trochę słucham takich różnych nagrań. E, jak ktoś chce więcej, to, to wejdźcie sobie na stronę misja Petra, zdaje się. Tak, i tam są różne nauczania na ten temat, i tak dalej. Do, do zobaczenia. Więc są też takie rzeczy. Mówię, da się wyjść na, na wiele sposobów z tego bagna. Da się wyjść na wiele sposobów z tego bagna. Ważne też, żeby nie tylko wyjść z tego bagna, ale jeszcze, żeby to, to, to wieczne życie. Mieć z Jezusem to jest moim zdaniem najważniejsze. I, 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 I Bogu dziękuję, że je mam. Ok, trzymajcie się. Ja wracam do pracy. Do następnego.